Mieszkańcy Pietrowic Wielkich spotkali się w niedzielę 2 grudnia, aby wspólnie rozpocząć przygotowania do świąt. Wójt gminy zaprosił do udziału w kiermaszu bożonarodzeniowym, podczas którego można było skosztować dań wigilijnych i słodkości. Wraz z rozpoczęciem adwentu rozpoczął się także okres przygotowań do świąt. Gmina Pietrowice Wielkie zaprosiła swoich mieszkańców na spotkanie przy kolędach i świątecznych potrawach. Rozpoczynamy po prostu przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. Co nas cieszy, że kiermasz po prostu naprawdę się rozrasta. Widać, że chętnych po prostu, którzy przyjeżdżają tutaj obejrzeć, pocieszyć oko ozdobami pięknymi z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz skosztować tradycyjnych wypieków, co myślę ziemia pietrowicka, ale nie tylko, bo i raciborska oferuje po prostu dla swoich mieszkańców i gości, którzy przybywają do nas chętnie z oracji świąt Bożego Narodzenia. Organizowanie tego typu wydarzeń jest niezwykle ważne dla podtrzymania tradycji i zatrzymania się na chwilę, by w ferworze codziennych zajęć dostrzec to, co najważniejsze. Dzisiaj mocno jesteśmy zagonieni w tych swoich codziennych po prostu sprawunkach, żeby utrzymać rodzinę, żeby podnieść poziom swego życia, ale przychodzi czas świąteczny i dobrze, że jest taki czas, bo wtedy ludzie troszeczkę wyhamowują, wiedzą, co to jest rodzina, wokół tej rodziny się krzątają i myślę, że to jest najmilsze w życiu. Jak co roku do udziału w kiermaszu zaproszono przedstawicieli różnych jednostek z terenu gminy, którzy podczas jarmarku za symboliczne kwoty sprzedawali stworzone rękodzieła i potrawy. Co mamy? Wianki z szyszek, żołędzi zrobione z orzechami, bombki po prostu, dekupaż taki zrobiony mamy, choinki, tu jest ze sznurka robione, tu jest choinka z drzewa judoszowego, to są takie kwiatki, takie strączki, to jest drzewa judoszowego. I tu takie różne wianki z bombkami, tu dekoracje świąteczne, pierniczki, stroiki, krokiety, makowce, i ciastka. Mamy bardzo bogatą kuchnię, że tak powiem. Mamy tak, od słodkości po wigilijne potrawy, czyli pierożki, bar z krokietem, same krokieciki, paszteciki, także same smakołyki, taki przedsmak małych świąt. Wszystkie nasze placówki, organizacje różne, które chciałyby się tu wystawić, chciałyby coś pięknego ludziom zaoferować. Myślę, to jest to bogactwo nasze, że wszyscy wspólnie się do tych świąt przygotowujemy. Przygotowania do tego wydarzenia trwały od wielu tygodni. Uczniowie i nauczyciele tworzyli ozdoby świąteczne, a gospodynie wspólnie przygotowywały artykuły spożywcze. My się spotykałyśmy przez cały tydzień, robiły makaron, ciasteczka piekły i robiły wszystkie te ozdoby. Kiermasz był też okazją do posłuchania kolęd i zobaczenia, jak na scenie radzą sobie dzieci z placówek oświatowych na terenie gminy. Mamy zespół, tutaj widać bardzo dobrze, z którymi zawsze współpracujemy, z panem Tomkiem Cwibą. Myślę, że postać znana nie tylko tutaj na naszym terenie, ubogaca nam zawsze, myślę, zawsze musi być jakaś gwiazda, która to tak troszeczkę zepnie, ale myślę, że kunszt występu naszych dzieci jest bardzo wysoki. Ja go obserwuję, z roku na rok się poprawia, więc ja naprawdę chylę czoła i dziękuję dyrektorom poszczególnych placówek i muzykom, którzy te dzieci po prostu przygotowują do tego programu artystycznego, a przy okazji, to co mówię, uczą kolędowania, śpiewania, a myślę, też w życiu jest bardzo ważny element. Choinki, pierniki i wigilijne pierogi wprowadziły mieszkańców Pietrowic w świąteczną atmosferę, a wielu z gości wydarzenia było pod wrażeniem organizacji kiermaszu. Jest bardzo radośnie, przyjemnie, ludzie są serdeczni, a to jest najważniejsze, nie? Każdy podchodzi z uśmiechem, także jest bardzo fajnie. Atmosfera, jak widać, w ilości ludzi odwiedzających, to chyba samość o sobie już jakoś tam świadczy. Jak co roku, atmosfera bardzo fajna, nastrój świąteczny już czujemy. Wszystkie produkty są już świąteczne, piernik, kawa do tego. Bardzo fajnie tu jest, i właśnie z wnukami jesteśmy tutaj, i fajnie zorganizowane. Ja mieszkam w Pietrowicach i od kiedy jarmarki się zaczęły, to po prostu rewelacja. Z każdego roku jest coraz lepiej, coraz więcej ludzi przychodzi, co nas bardzo cieszy, że ludzie lubią do nas przyjeżdżać. Podczas kiermaszu wyróżniono też dzieci i młodzież za świąteczne prace plastyczne. Konkursy już wcześniej prowadzone były w poszczególnych szkołach.